Powinniśmy tą transformację prowadzić konsekwentnie jak najszybciej, ale jak najszybciej nie zacząć na wariata. Dlatego, że muszą być zapewnione dwie rzeczy, prawda, przy tym całym procesie transformacji. Mianowicie pierwsza rzecz, musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom. Nie możemy, powiedzmy, eliminować czegoś, nie dając realnej alternatywy, czyli sposobu ogrzewania, który będzie akceptowalny, jeśli chodzi o koszty dla użytkownika końcowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście transformacja musi iść konsekwentnie. Brakuje tych planów. To jest w tej chwili to, co się dzieje nie tylko w Polsce, chciałem powiedzieć, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. To widzimy, no to jest pewien taki strach zajrzał w oczy, prawda? Ponieważ mówiło się bardzo wiele na ten temat, było bardzo wiele dyskusji, natomiast robiło się stosunkowo niewiele, prawda? I tutaj niestety no, taką krecią robotę, no lobbyści, no to jest instytucja, można powiedzieć, wpisana wręcz tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, prawda? Jest to wpisane w zasady, prawda, działania lobbystów w Brukseli. Ale takie ciągnięcie, można powiedzieć, tego koca w jedną, w drugą stronę spowodowało to, że zamiast podejmować konkretne działania, plany, prawda, i nawet nie opowiadać tutaj, że my tutaj robimy wielki skok, prawda, natomiast nie mając tak do pustego basenu, można powiedzieć, dlatego że realizując transformację powinniśmy to robić w taki sposób, że eliminujemy, powiedzmy, czy reedukujemy ilość, nie wiem, zużywanego gazu czy innych kopalin, prawda, ale gwarantujemy z drugiej strony takie zasilanie czy takie pozyskiwanie ciepła, który to w realny, stabilny sposób uzupełni. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy przejść na odnawialne źródła energii całkowicie, czyli na pompy ciepła, prawda, czy na kolektory słoneczne, oczywiście biomasa też jest odnawialnym źródłem energii, ale na biomasę tak samo w tej chwili w Komisji Europejskiej też robią zamach na biomasę z tego względu, że biomasa przy wyniku spalania tam powstaje dwutlenek węgla. I jest to oczywiste, aczkolwiek biomasa jest tym takim, no można powiedzieć, neutralnym bardziej, bo przy powstawaniu biomasy się absorbuje znowu dwutlenek węgla, więc jest to stabilne źródło. Natomiast jeżeli chodzi o pompę ciepła, o kolektory słoneczne, budynki, które byłyby ogrzewane, które są ogrzewane właśnie w ten sposób, muszą mieć zredukowaną ilość zapotrzebowania na ciepło, czyli ich efektywność energetyczna powinna być wyższa. Co się wiąże z tym, że istniejących budynków mamy ileś tam milionów, prawda? Nie chcę w tej chwili rzucać sumy, ale to chyba z tego, co pamiętam, tam w jakichś dokumentach Komisji Europejskiej to się mówiło tam o 200-300 milionach budynków w Unii Europejskiej, ale tutaj mówię, mogę się mylić. W każdym razie większość tych budynków no, wymaga termomodernizacji. No, trzeba liczyć siły na zamiary. Termomodernizacja kosztuje pieniądze i to nie małe. Zresztą sam na własnym przykładzie wiem, że ostatnio chciałem naprawić dach u siebie, prawda, poprawić izolację termiczną i dostałem informację, że to będzie kosztowało 98 tysięcy złotych, prawda, więc całkiem piękne pieniądze. Więc na razie miało to nie stać. Natomiast częściowa termomodernizacja, czyli na tyle, na ile się da to zrobić, to jak najbardziej, ale wiadomo, że nie zredukujemy tej ilości zapotrzebowania na ciepło do tego poziomu, żeby można było to taką klasyczną pompą ciepło przykładowo ogrzać.